No tak, no ten mecz z Lechem przeanalizowaliśmy bardzo szybko, od razu dzień po meczu, wyrzuciliśmy go z głowy, weszliśmy w nowy tydzień z czystymi głowami, no bardzo, bardzo chcieliśmy tutaj dzisiaj wygrać, udało się, jeszcze tak okazale, no wspaniale. Dla Ciebie to był powrót no, po jakimś czasie, bo ostatnio wchodziłeś z ławki, a dzisiaj od pierwszej minuty jeszcze z golem, dla Ciebie też indywidualnie bardzo fajnie. No na pewno bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby gdzieś się pokazać, no bo tak naprawdę ostatnie mecze gdzieś tam bardzo, bardzo mało tych minut miałem. No ale mamy taką szeroką kadrę, że nieważne kto gra, nieważne kto wchodzi, gdzieś tam daje jakąś jakość, każdy daje coś ekstra. Chwała nam za to, nikt się nie obraża, pracujemy dalej. Na ten moment skakujemy na moment prawdopodobnie, a może i nie, na fotel lidera. No i co, tylko na siebie musimy patrzeć przed kolejnym meczem, który już za tydzień w Krakowie. No dokładnie, patrzymy na to tak, że gdzieś tam każdy kolejny mecz chcemy wygrać. Pewno będziemy walczyć do końca, zostało 10 spotkań. No i zrobimy wszystko, żeby ten sezon zakończyć na pierwszym miejscu. Luis mi mówił parę dni temu w wywiadzie, że od nowa budujemy tą twierdzę. Dzisiaj znowu pełna trybuny na tyle, ile mogą być. I co, ta twierdza ma się dobrze? No coś wspaniałego. Ostatnie dwa mecze, gdzieś tam praktycznie komplet publiczności. No to jest coś pięknego w tych ciężkich czasach, no jakaś odskocznia, no bardzo się z tego cieszymy.